Z początku tylko opowiadałem kolegom, to mam donosy właśnie, że u Macedońskiego się mówi, że Katyń to jest... Czyli opowiadałem tylko im ojciec i wszyscy takie... Zamieszkałem w Domu Literatów, bo parę wierszy wydrukowałem w 50-tych latach i po mrożku dostałem pokój. I tam się odbywały spotkania, gdzie opowiadałem o Sybirze, o inwazji Armii Czerwonej, młodzieży takiej, dzieciom tych, co tam mieszkali literatów. To też oczywiście się odbiło na UB, bo jeden z tych chłopców się załamał i donosił. W Katyniu zginął brat mojej matki, Jan Liling. Dlaczego Liling? Dlatego, że to jest panieńskie nazwisko mojej matki. Jan Liling, który był oficerem zawodowym, dowódcą 3. baterii 9. Dywizjonu Artylerii Konnej w Baranowiczach. To było moje zainteresowanie osobiste, ale niezależnie od tego, nazwijmy to zawodowe, ponieważ ja się zajmowałem w ogóle historią, a zwłaszcza historią II wojny światowej. No więc to ta sprawa mnie interesowała jako całokształt stosunków na przykład ze Związkiem Sowieckim. Z tym, że tutaj trzeba jeszcze zaznaczyć, że w tym biuletynie katyńskim myśmy wiedzieli, że był obóz w Kozielsku i Katyń, no bo to Niemcy podali. I wiedzieliśmy, że był obóz jeńców w Starobielsku i w Ostaszkowie. Ale wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, co się stało z tymi jeńcami z Ostaszkowa i ze Starobielska. Bo to dopiero wyszło po roku 1990, kiedy Związek Sowiecki dał nam listy wywózkowe. Czekałem, że ktoś ze starszych moich kolegów, z elity polskiej w Polsce, bo wiedziałem już jeszcze z Londynu, z Wolnej Europy, że na Zachodzie już tam Polacy podnoszą sprawę Katynia. Ale spodziewałem się, że w Polsce ktoś, że jakiś polityk zaryzykuje życie i ponieważ legalna, oficjalna wersja mówiła, że to Niemcy, to zażądał karania tych Niemców. To mógł każdy polityk zrobić, komunista, udając, że nic nie wie, że żąda mu karania tych zbrodniarzy. Albo że biskup jakiś, że msze, że będzie na przykład w kwietniu, miesiącu pamięci narodowej, że Kościół ogłosi, powiedzmy w połowie kwietnia, msze za ofiary Oświęcimia i Katynia. Byłem pewny, że bo to by niczym nie groziło, bo jak połączyć to z tym, ale no, nikt nie miał odwagi widocznie. I było mi wstyd, że moi starsi koledzy, elita, ani literaci, ani duchowni wyżsi, nikt nie powiedział, nikt, nawet kardynał Stefan Wyszyński nie powiedział nic. W końcu pomyślałem sobie, no to jak będzie wstyd, że powiedzmy Niemcy zaczną się upominać o prawdę, albo sami opozycjoniści rosyjscy, bo już byli wtedy, opozycja działała w Rosji. I było mi wstyd, że nikt z Polski nie podnosi w PRL-u tej sprawy.